Podczas, podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry, Paweł Zawisza. Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu IPN w Katowicach. Dzisiaj moim i Państwa gościem po raz drugi już jest doktor habilitowany Adam Dziuba, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Witam Cię, Adamie. Dzień dobry, Pawle, i witam Państwa. Ostatnio rozmawialiśmy o Połakowskim Podziemiu Niepodległościowym na terenie ziemi rybnickiej, a w dniu dzisiejszym chciałbym zająć się znacznie odmienną tematyką. Starsi słuchacze, którzy żyli w okresie PRL-u, zapewne pamiętają taki termin jak nomenklatura. Dla młodszych słuchaczy będzie to jednak pojęcie nieznane, dlatego chciałbym poruszyć ten temat. Nasuwa się więc pierwsze pytanie, co to w ogóle był system nomenklatury, skąd się wziął i z czego wynikał? To może troszkę nie po kolei. System nomenklatury wziął się, jak prawie wszystkie wynalazki komunizmu, ze Związku Sowieckiego. Tam zaczęto wprowadzać system nominacji na wyższe stanowiska oparty o klucz partyjny. Po prostu należało obsadzać, zwłaszcza w tym trudnym czasie budowy państwa komunistycznego, te najwyższe kierownicze funkcje ludźmi pewnymi, zaufanymi, czyli bolszewikami. Tylko że Związek Sowiecki, wtedy jeszcze Rosja Sowiecka, była państwem ogromnym. No i początkowo to wszystko polegało na dobrej pamięci Jakowa Swierdłowa, który pamiętał, gdzie kogo nominowano i kim on jest. Z czasem Swierdłow przestał wystarczać i zaczęto sporządzać listy nomenklaturowe, czyli po prostu listy ludzi nominowanych na wyższe stanowiska, co uzyskało też sankcję zjazdu Rosyjskiej Partii Komunistycznej. System nomenklatury oczywiście w Związku Sowieckim ewoluował, zmieniał się. Nie bez powodu Stalina nazywano między innymi wielkim kartotekarzem, bo to on wymyślił system kartotek personalnych, w których umieszczano nazwiska i dane personalne członków nomenklatury. Także ostatecznie Związek Sowiecki stał się państwem, gdzie bez zgody instancji partyjnych już w latach 30. nie można było zostać kierownikiem czegokolwiek, nawet wydziału w zakładzie przemysłowym, bez zgody partii. No i ten system obsady stanowisk z jednej strony, ale też struktury organizacyjnej, czyli uhierarchizowanej grupy, coraz kolejnych grup ludzi od najwyższych do najniższych stanowisk w poszczególnych pionach. Wreszcie także listy układanych przez partię tych stanowisk, które ona sobie zawarowała jako podstawę ich decyzji personalnych. To jest jedno pojęcie nomenklatury, a drugie już takie potoczne i w tym pojęciu to pewnie znają starsi słuchacze. Nomenklatura to po prostu ludzie, którzy na te kierownicze stanowiska zostali z poręki PZPR mianowani. Czyli to jest, skąd się wziął, jak wyglądał, jak go tłumaczyć, no i z czego on wynikał. Ano, tu jest pewien problem. On nie wynikał z niczego. Z zawłaszczenia, zwyczajnego zawłaszczenia, uzurpacji sobie przez partię pewnych prerogatyw. No bo tak naprawdę umocowanie systemu nomenklatury w Polsce wywodzono najpierw z przesłanek ideologicznych, bo partia buduje komunizm i w trakcie budowania komunizmu korzysta z wszelkich środków, by go zbudować, czyli w domyśle również nominacji personalnych. Gdy zapisano kierowniczą rolę partii w budowaniu komunizmu w konstytucji, no to wywodzono to jako możliwą przesłankę komunistyczną. Budowa komunizmu, jak bowiem z poprzednich wywodów wynika, wymaga również tego, żeby komuniści angażowali właściwych ludzi do tej budowy. No i w poszczególnych statutach PZPR-u, układanych na ogół przez kolejne zjazdy PZPR, takie lapidarne wzmianki, że komitety, odpowiednie instancje PZPR na swoim terenie podejmują uchwały, które są wiążące dla wszystkich, także wywodziła system nomenklatury. No bo jeżeli partia uchwaliła, że jakiś towarzysz zostanie jakimś tam kierownikiem, to już odpowiednią moc ma. Tyle, że w tym systemie prawnym w ogóle nie było miejsca dla nomenklatury, jakkolwiek kulawy ten system prawny był, no bo system nominacji teoretycznie był zupełnie inny. On wynikał z obsady przez ministerstwa, przez organy założycielskie,
Wreszcie część stanowisk obsadzano przecież drogą wyborów, jak na przykład przewodniczących rad narodowych czy innych organów quasi samorządowych, ale tam też wszędzie funkcjonował system nomenklatury. Czyli był wszechogarniający i działał od 1948, no bo to musi być jeden ośrodek dyspozycyjny, który tym systemem nomenklatury zawiaduje, czyli to może być Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale nie jej poprzedniczka, czyli Polska Partia Robotnicza z aliantami. No i istniał pokres PZPR-u, czyli w zasadzie dopiero rząd Tadeusza Mazowieckiego przestał system nomenklaturowy stosować i zaczął odwoływać ludzi mianowanych z nomenklaturowego klucza w 1989 roku. Wspomniałeś, że system nomenklatury był wszechogarniający. Pytanie więc, jak głęboko sięgał, jaki realnie był jego zasięg? Tworzyć go zaczęto zgodnie z sowieckimi wzorcami od 1949 roku i w 1950 roku istniały już spisy nomenklaturowe obejmujące nominacje Komitetu Centralnego PZPR i następnie nominacje komitetów wojewódzkich i komitetów powiatowych PZPR oraz równorzędnych ich komitetów miejskich w miastach wydzielonych, które miały status powiatu. Poniżej tego poziomu nomenklatury nie wolno było tworzyć, co oczywiście nie oznacza, że tworzona nie była. Ten system ekspandował do 1956 roku bez większych przeszkód i obejmował w 1954 roku 7 tysięcy osób podlegających decyzjom centralnych władz partii, a jeżeli przyjąć za średnie dane, że w 17 województwach było po 1000 stanowisk nomenklaturowych, to do tego jeszcze musimy doliczyć 17 tysięcy, czyli być może około 30 tysięcy pozycji. To oczywiście nie obejmuje tych pozycji w powiatach, w komitetach zakładowych i niższych, gdzie dochodziło już do czystej uzurpacji, także wbrew przepisom Komitetu Centralnego Partii. Tylko że system nomenklatury nie ekspandował stale, nie rozwijał się, obejmując coraz to nowe, tworzone stanowiska w zakładach pracy czy inne. On podlegał przypływom, odpływom zgodnym z kolejnymi kryzysami społeczno-politycznymi w PRL-u. Czyli jeżeli system nomenklatury ekspandował do 1956 roku, to w 1956 roku w wyniku robotniczych buntów zaczęto go po pierwsze normalizować, po drugie troszeczkę przycinać. Ale jak tylko skończyły się czasy politycznej odwilży, znowu zaczął się rozrastać i to rozrastać się szybko. Pod koniec dekady lat 60. listy nomenklaturowe obejmowały około 116 tysięcy stanowisk w całej Polsce. Nie, to jeszcze wcale nie jest dużo, ponieważ upoważnione podmioty to były wtedy Komitet Centralny, Komitet Wojewódzki, Komitety Powiatowe i Komitety Miejskie Równe Im Pozycją. I to jest to 116 tysięcy. To się wydaje dużo, ale dolicz sobie, Pawle, jeszcze kilkadziesiąt tysięcy minimum, kiedy po prostu w uzgodnieniu z partią mianowano mistrza zmianowego w danym zakładzie. Bo takie przypadki się pojawiają. Tak. Partia chciała decydować o wszystkim na każdym poziomie i mimo, że te komitety zakładowe na razie do tego uprawnień nie miały, no to je sobie starały się uzurpować. No, czytałem o bardzo ciekawym przypadku, kiedy w Pszczynie pewien bardzo, raczej w Śmiłowicach, pewien bardzo prężny pierwszy sekretarz komitetu gminnego postanowił stworzyć własną nomenklaturę. Dużo tego nie miał do obsadzenia, ale był sklep. No to wymienił personel sklepu, przyjął 3 osoby. To wszystko zapadło w prawidłowej formie uchwały tej śmiłowickiej instancji partyjnej. I to wszystko w obecności przedstawiciela Komitetu Powiatowego z Pszczyny, który teoretycznie powinien powiedzieć: hola, stop, to są uprawnienia Komitetu Powiatowego, który ich sobie zresztą nie rości. No ale jeżeli sobie nie rości, to ktoś inny może rościć. Protestów nie było. Jakaś tam lipna nomenklatura na poziomie Śmiłowic też powstała.
czyli dotarliśmy do końcówki lat 60. i 116 oficjalnych stanowisk. Potem nastąpiła po 70 roku kolejna redukcja systemu. Nie trwała długo, tym bardziej, że w 1975 nastąpiła reforma administracyjna. I to, co kiedyś w dużym stopniu było nomenklaturą na szczeblu powiatów, stało się wojewódzką, natomiast wszystkie miasta i wszystkie gminy także uzyskały uprawnienia nomenklaturowe. W tym momencie, po 75, taki sekretarz Komitetu Gminnego już nie musiał czynić żadnych uzurpatorskich zabiegów. Teraz robił to przynajmniej w świetle przepisów partyjnych lege artis, kiedy wydawał sobie niesprzeczne z przepisami wyższego rzędu własne listy nomenklaturowe. No i efektem jest rozrost. Do 180 tysięcy oficjalnych stanowisk w 1977 roku, czyli to już możemy powiedzieć o sporo. Ale cały czas mając na uwadze, że jest jeszcze ta liczba ciemna, te kazety i popy, które także obsadzały stanowiska nomenklaturowe, gdzieniegdzie wywoływało to protesty wyższych instancji, na przykład w Krakowie, a gdzie indziej nic, jak na przykład w Katowicach właśnie. No i dochodzimy do końca istnienia systemu, do połowy lat 80. i wedle ustaleń Antoniego Dudka to było już 255 tysięcy stanowisk nomenklaturowych, przy czym tylko 4,5 tysiąca zachował sobie Komitet Centralny, 40 tysięcy zawiadywały instancje wojewódzkie, a ta cała reszta, czyli przeszło 200 tysięcy, to były komitety miejskie, miejsko-gminne, gminne, zakładowe. Czyli mamy ćwierć miliona ludzi. A ile liczyła partia z końcem lat 80? Prawie 3 miliony ludzi. Okej, czyli mamy 10% partii pełniło funkcję? No, 90% członków nomenklatury było członkami partii. Aha, 10%, okay. A na niższych poziomach nawet mniej, to jednak byli ludzie bezpartyjni. Okej. Okay. Okay. Bo to jest rzecz kolejna, czyli kogo tam mianowano. Mm-hmm. A w jakich segmentach państwa funkcjonował system nomenklatury? W zasadzie wyróżnia się dzisiaj 5 głównych aparatów władzy i we wszystkich z nich system nomenklatury funkcjonował. Przede wszystkim instancje PZPR. Tam oczywiście też były procedury wyborcze, tam były konferencje sprawozdawczo-wyborcze, kogoś tam wybierano. Ale tak naprawdę uprawnienia zwierzchnie miała wyższa instancja. Czyli jeżeli jakiś tam komitet wojewódzki przegłosował sobie wybór pierwszego sekretarza, to robił to w taki sposób, żeby wybrać tego, którego wskazał im Komitet Centralny. Też znowu z wahnięciami w 56 i 1980 roku. Czyli to jest pierwszy segment, aparat partyjny. I tam jest ścisły system nomenklatury obejmujący również wszystkich instruktorów, wszystkich instancji PZPR-u, jakiekolwiek istniały. No, oczywiście poziomy tej nomenklatury były różne. Potem mamy wojsko. Tu były te fluktuacje mocniej się zaznaczające, ale były takie momenty, kiedy i jeszcze jedno zastrzeżenie, tylko Komitet Centralny decydował o kadrach w wojsku, niżej to nie schodziło. No i Komitet Centralny na ogół zajmował się wyższymi kadrami wojskowymi, ale te wyższe kadry to były na najniższym poziomie dowódców dywizji. To chyba jeszcze nie najgorzej. W drugą stronę to z kolei szedł aparat UB, gdzie znowu niemal wszystkich UB i SB, gdzie znowu niemal wszystkich funkcjonariuszy jednak nominowano z partyjnej poręki. Przy czym instancje zwierzchnie sięgały ze swoją ingerencją znacznie głębiej niż miało to miejsce w innych segmentach, czyli w administracji i gospodarce. No i to są te dwa ostatnie segmenty, czyli administracja i gospodarka. Administracja zespolona bądź niezespolona, ale zawsze nominowana przez instancję PZPR z zasadą taką, że wyższy szczebel nominuje najwyższe organy szczebla równorzędnego instancjom PZPR-owskim, czyli przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach był w nomenklaturze KC, a przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Pszczynie był w nomenklaturze KW w Katowicach. No i nomenklatura gospodarcza
też bardzo obszerna, chyba najbardziej obszerna, czyli ludzie, którzy piastowali stanowiska w Ministerstwie Przemysłu, ministerstwach pokrewnych, zjednoczeniach, centralnych zarządach, no i potem już na szczeblu poszczególnych zakładów. I tutaj, kiedy się włączy tą nieformalną nomenklaturę kazetów, nieformalną do lat 80., to do stanowiska mistrza mogło to sięgać. Pytanie więc, w jaki sposób można było awansować na stanowisko z klucza nomenklaturowego? Jakie były wymagania, tak to ujmijmy? No przede wszystkim polityczna lojalność, polityczny serwilizm wobec PZPR, bo niekoniecznie trzeba było być członkiem PZPR. Jeden z sekretarzy komitetów zakładowych, mówiąc o nomenklaturze, mówił, że by zostać dyrektorem, wcale nie trzeba być członkiem partii, ale trzeba być komunistą. Czyli to jest warunek pierwszy. Wykonywanie dyspozycji PZPR. I jeszcze do tego w latach 1949-1956 miał zastosowanie tak zwany klucz klasowy, czyli trzeba było mieć właściwe pochodzenie klasowe. Partia szczyciła się tym, że awansuje przede wszystkim robotników z produkcji i rzeczywiście bardzo często to robiła, co skutkowało tym, że wymiany dyrektorów na najwyższych stanowiskach zachodziły półtora na rok, jedna na rok, półtora na rok to w przemyśle węglowym, jedna na rok to w przemyśle hutniczym, czyli dosyć często. Starano się zapobiec temu, że obsadzano wyższe stanowiska ludźmi niekompetentnymi, dodając im głównych inżynierów, którzy już musieli się na czymś znać i niekoniecznie musieli być członkami partii. Czyli pojawia się tu też takie oczekiwanie, że ten człowiek obsadzony na wyższym stanowisku będzie miał jakieś tam kompetencje. Od 1956 roku ten wymóg posiadania kompetencji po odpowiednim kręgosłupie ideologicznym był zawsze formułowany, no tylko, że jak sobie łatwo policzyć, ludzi z wyższym kierunkowym wykształceniem było w Polsce zawsze dużo, dużo więcej niż stanowisk nomenklaturowych, no to decydowało tak naprawdę osadzenie w środowisku działaczy PZPR. Krótko mówiąc, znajomości. Co wiedziano w PRL-u od zawsze i zawsze krytykowano ten system, że trzeba było kogoś w komitecie znać, żeby otrzymać to pierwsze stanowisko nomenklaturowe, ten pierwszy awans. I w latach 80. mówiono wprawdzie o tym, że trzeba rekrutować inaczej, że trzeba poszukiwać tak zwanych lojalnych ekspertów, no ale lojalny ekspert, choć teoretycznie nie musiał być PZPR-ze, to praktycznie musiał się zgadzać z porządkiem konstytucyjnym PRL, czyli choćby kierowniczą rolą partii. No, czyli tak czy owak byli to ludzie, którzy wykazywali się lojalnością wobec siebie, lojalnością wobec patronów, a werbunek do nomenklatury, jako że to partia tym systemem zarządzała, odbywał się wyłącznie kanałami partyjnymi. Mamy więc system, który ma nieczytelne drogi awansu. Przynależność do partii jest może nie obligatoryjna, ale bardzo pożądana. Co jeszcze oprócz tego zarzucano systemowi nomenklatury? No, ludzie widzieli przede wszystkim przywileje i słusznie, bo już od późnych lat 40. przedstawiciele nomenklatury ewidentnie żyli ponad stan większości społeczeństwa. W latach 40. i wczesnych 50. były to rzeczy, które dziś byśmy uznali za banalne. Samochody, nie prywatne, a oddane w użytkowanie najczęściej wraz z szoferem, wille, jeżeli ktoś chciał, mieszkania, te niezniszczone w Warszawie czy w miastach wojewódzkich. No i to, co ludzi jakoś szczególnie irytowało, czyli sklepy za żółtymi firankami. Specjalne kanały dystrybucji wszelkiego rodzaju towarów dla członków nomenklatury. No bo to był ogólnie system niedoboru. W latach 40. i 50. chronicznie wszystkiego brakowało lub czegoś tam brakowało okresowo lub dłużej. Pod zwykłymi sklepami ludzie stali w kolejkach i tak nie mieli gwarancji, że coś tam wystoją. Natomiast w sklepach za żółtymi firankami szło kupić wszystko, tyle że zwykli ludzie z ulicy nie widzieli, co jest wewnątrz.
W latach 60. to już się oczywiście wzbogaciło. Pojawiły się specjalne ośrodki rządowe, gdzie szło miło spędzić czas, pojawiły się wczasy zagraniczne ze sztucznie zaniżanym kursem dolara, samochody służbowe na coraz większą skalę. Krótko mówiąc, bycie w nomenklaturze oznaczało życie na o wiele wyższym poziomie niż zwykłych obywateli. W latach 70., kiedy te hasła konsumpcyjne się wzmogły, no to ludzie chcieli już mieć prywatne samochody, jeździć na zachód i na tym zachodzie jakoś dogodnie żyć, w związku z czym utrzymywano sztucznie zaniżony kurs dolara w całej Polsce, między innymi z tego powodu. No i były również dobra innego rodzaju, już tym razem moglibyśmy nawet powiedzieć snobistyczne. Wille z basenem, dzieła sztuki, bardzo ekskluzywne meble. Co jakiś czas, zwłaszcza w latach kryzysów politycznych, część członków nomenklatury odsiewano, pozbawiano stanowisk i niekiedy nagłaśniano medialnie to, jak oni bardzo wykorzystywali swoje stanowisko dla potrzeb prywatnych. Jednym z takich pechowców był Maciej Szczepański, któremu zarzucono, że nieprawnie wszedł w posiadanie jednej willi z basenem gdzieś tam pod Warszawą, jednej w Zakopanem i jeszcze jednej gdzieś tam w innej okolicy, zabytkowych mebli i obrazów, a także rzecz dziwna, dwóch samolotów, śmigłowca i jachtu Pogoria. To oczywiście nie był standardowy majątek członków nomenklatury, ale mieli oni jednak dużo więcej. Jak można było wejść w posiadanie tych dóbr właśnie w tym systemie wiecznych niedoborów? Działał układ, czyli powiązania poziome lub pionowe, kiedy ludzie z tego układu władzy, ci członkowie nomenklatury, najczęściej zawiadywani z komitetu jakiegoś tam terenowego PZPR-u, ale niekoniecznie, układ mógł być również budowany w oparciu o administrację, wzajemnie sobie pewne dobra wymieniali, udostępniali. No jednym z takich typowych był talon na samochód. Samochodów wiecznie brakowało, pieniędzy na to, żeby ich kupić w społeczeństwie było dość, no to pojawiły się systemy przedpłat, losowań, cudowań. No i przede wszystkim samochód najczęściej szło kupić z rynku wtórnego, bo na rynku pierwotnym trzeba było najczęściej pokazać talon na samochód, a taki talon mógł wręczyć jakiś tam sekretarz, dyrektor wielkiego zakładu. Ten system przetrwał aż do końca. Czyli to, co przede wszystkim się wiąże z tym systemem nomenklatury, to system przywilejów, a ten z kolei rodził korupcję, łapownictwo, no a nierzadko także styk z normalną przestępczością gospodarczą. Dziękuję Ci, Adamie, za ten krótki wykład, za przedstawienie naszym słuchaczom, czym był system nomenklatury, jak był liczny, jak funkcjonował, jakie patologie z jego funkcjonowaniem były związane. Naszym słuchaczom dziękuję za tą krótką chwilę uwagi i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku naszego podcastu historycznego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. No, dziękuję, Pawle. Dziękuję Państwu.